Konstytucja zapewnia nam wolność zrzeszania się, tworzenia partii politycznych. Pytanie, co się dzieje, kiedy czołowe partie polityczne zaczynają łamać prawo, które jest wyraźnie zapisane w Konstytucji. Czyli pytanie jest jedno, czy mamy do czynienia z ludźmi bezkarnymi, a może mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ci, którzy wcześniej płakali nad Konstytucją, teraz podcierają sobie nią tyłek. Witam serdecznie. Delegalizacja partii politycznych i artykuł 13 Konstytucji. Drodzy Państwo, ustrój, który nazywamy ustrojem pluralistycznym, czyli tak zwany pluralizm polityczny, jest jedną z podstawowych zasad działania państw demokratycznych. I tego typu ustrój zakłada swobodę istnienia różnych grup społecznych, posiadających różne poglądy. Układ czujesz? Różne interesy. Generalnie przejawiające się między innymi w tym, że tworzy się partie polityczne, które dążą do teoretycznie demokratycznego objęcia władzy w państwie. W polskim systemie prawnym zasada pluralizmu politycznego została wprost wyrażona w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Modne słowo, prawda? Natomiast sam pluralizm oznacza wielość, różnorodność. Ta zasada pluralizmu politycznego zatem na poziomie samej wykładni językowej to zasada zakładająca istnienie wielu różnych poglądów politycznych. W praktyce pluralizm polityczny we współczesnych państwach demokratycznych polega na umożliwieniu swobodnego działania różnym grupom społecznym, które mają różne, często odmienne poglądy polityczne. Tyle teorii, bo w praktyce okazuje się, że oglądacie Państwo te same mordy od 40 lat, jeżeli chodzi o władzę. No tak było. Nie zmyślam. Sam pluralizm polityczny teoretycznie ma zapewniać właśnie możliwość tego, że każdy może sobie stworzyć partię polityczną i w demokracji partyjnej poprzez prezentowanie swoich poglądów i reprezentowanie określonych interesów poszczególnych grup społecznych będziecie Państwo rywalizowali o zdobycie władzy. I ograniczenie zasady pluralizmu politycznego do samych partii politycznych jest bardzo konkretną, można powiedzieć bardzo wąską i bardzo ścisłą interpretacją tej zasady. Natomiast pojawiają się w tym zakresie różne poglądy, zgodnie z którymi tę zasadę pluralizmu politycznego, nie powiem, że ważną, doniosłą dla całego ustroju państwa demokratycznego, należy interpretować i wykładać szeroko, wskazując, że chodzi nie tylko o swobodne istnienie dwóch lub większej liczby partii politycznych o różnych poglądach, ale w ogóle chodzi o swobodę działania różnych organizacji, stowarzyszeń, towarzystw, fundacji, związków zawodowych czy innych nawet nieformalnych grup. Te podmioty także reprezentują określone interesy, poglądy różnych grup społecznych. Trudno odmówić tak naprawdę słuszności takiemu podejściu do interpretacji zasady pluralizmu politycznego i wydają się być właściwymi. W samej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w naszym systemie prawnym ta zasada została określona wprost w ustawie zasadniczej, czyli w Konstytucji. I tam artykuł 11 stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. I dalej przejdźmy do artykułu 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych, rolników, stowarzyszeń ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. I przepisy te wyrażają wprost szeroką zasadę tego pluralizmu politycznego opartego na wolności tworzenia i działania partii politycznych, ale także również i innych organizacji. Jeżeli te organizacje natomiast w tym systemie, byśmy powiedzieli jednak mimo wszystko dwupartyjnym w Polsce, bo tak mówimy o pewnym elemencie faktycznym, czyli jeżeli te organizacje zaczynają podnosić głowę i państwo sobie nie umie z nimi poradzić, to stosuje wtedy metody, byśmy powiedzieli, iść rodem z czasów stalinowskich, czyli należy w tym momencie do takich stowarzyszeń wprowadzać krety, stosować wszelkiego rodzaju prowokacje i tak dalej, ale jeżeli ktoś myśli, że państwo polskie będzie bronić obywateli polskich, to najlepiej to widać na przykładzie z ostatniego tygodnia. I myślę, że na tyle dużo elementów zostało na tym kanale poruszonych, że nie muszę odwoływać się już bezpośrednio, przywoływać tych haniebnych zdarzeń,
Bardziej będziemy znowu skupiać się, skoro mamy czwarty rok istnienia kanału, będziemy bardziej skupiać się na samych przepisach. I generalnie, jeżeli chodzi o Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, jest ona zbiorem najważniejszych zasad i wartości, jakie mają obowiązywać i być przestrzegane w państwie. I w tym sensie każdy z jej przepisów jest szczególnie ważny. Natomiast te artykuły 11 i 12 mają, byśmy powiedzieli, szczególne znaczenie, patrząc na kontekst tego, z czym w naszym kraju borykaliśmy się do tej pory. I warto przypomnieć, że Konstytucja została uchwalona w 1997 roku. Jeszcze kilka lat przed jej uchwaleniem w Polsce przecież nie było mowy o żadnym pluralizmie politycznym. I jeżeli ktoś myśli, że Konstytucja ma taką moc twórczą, że nagle ten pluralizm powstał, to wystarczy spojrzeć, w jaki sposób główne partie głównego nurtu pięknie rozgrywają nasze społeczeństwo. Czy łamią prawo? No, do tego dojdziemy. W każdym razie przypomnę tylko, że przecież, i to było bardziej uczciwe, do 1989 roku w Polsce przewodnią rolę polityczną zapewniała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I to nie jest tak, że nie miała żadnych osiągnięć, bo przecież jej ideały zostały przejęte przez Unię Europejską. Myśmy się napieprzali dosłownie z planów 3, 5, 10-letnich. Ale czy teraz jest inaczej? No i czy wreszcie kwestia planowania długofalowego jest czymś złym? No myślę, że nie. Natomiast jeżeli ktoś twierdzi, że wtedy nie było zapewnionej wolności tworzenia i działania partii politycznych, to pewnie ma rację. Jeżeli myśli, że w tej chwili jest w stanie przebić się jakaś partia polityczna ponad skostniały beton, to myślę, że mamy tę samą sytuację, jak mieliśmy przed 89 rokiem, tylko wtedy to było bardziej uczciwe. W każdym razie, niezależnie od tego, jak ważna, doniosła dla demokratycznego państwa prawa jest zasada tego pluralizmu politycznego, to musimy pamiętać jeszcze o jednym. Nie jest to nic absolutnego. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej na przykład wprost ogranicza zasadę pluralizmu politycznego i tak zgodnie z artykułem 13 zakazane jest istnienie partii politycznych, innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu, komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść. I tu uwaga, rasową i narodowościową. Stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. I muszę nadmienić jedną rzecz. W takim układzie, na podstawie, a tak jak powiedziałem, że konstytucję stosujemy wprost, zastanawia mnie jedno. Bierność chociażby Trybunału Konstytucyjnego, innych instytucji państwowych w sytuacji, kiedy czołowi przedstawiciele czołowych partii tak naprawdę nawołują do nienawiści na tle narodowościowym. Muszę przypomnieć, że na chwilę obecną, o ile pamiętam, Rzeczpospolita Polska nie wypowiedziała wojny żadnemu z naszych sąsiadów, ani takowe chyba w drugą stronę również nie zadziałało. Natomiast jakość naszych polityków oceniać można po sposobie reakcji na ostatnie zdarzenia. Jeżeli ktoś myśli, że wysyłając naszych obywateli na wschód, ktoś, kto łamie bezpośrednio konstytucję, a to przecież wynika z ostatnich zdarzeń, i ten ktoś będzie się liczył z człowiekiem, no skoro nie liczy się z prawem, i to najważniejszym w tym państwie, to z człowiekiem też się nie będzie liczył. W każdym razie, wracając do tego artykułu 13 Konstytucji, czyli jak wynika z jego brzmienia, mamy tu do czynienia z ograniczeniem możliwości wyrażenia poglądów lub pewnych działań. Tylko czy w zasadzie mamy prawo nie zgadzać się z... Znaczy inaczej, mamy prawo nie zgadzać się z tym, że w jakikolwiek sposób jest to ograniczane, ale musimy również pamiętać, że nasza wolność jest ograniczana wolnością innych osób. I skoro umówiliśmy się jako naród w Konstytucji, że pewnych rzeczy nie wolno czynić, to jeżeli ktoś chce wysłać głowę obcego państwa
na cmentarz, to chyba mamy ewidentny przykład złamania artykułu 13 Konstytucji, zwłaszcza jeżeli to robią osoby najważniejsze w danej partii. Bo to świadczy o tym, że taka partia mimo wszystko nawołuje do nienawiści na tle narodowościowym. I nieistotne, jakie są przyczyny. Bo widać, jedni mogą likwidować obywateli Rzeczpospolitej Polskiej i nasi politycy kładzą uszy w strachu po sobie, ale inni jak najbardziej w tym momencie, nawet gdyby nam przynosili chleb na próg, to i tak będą opluwani. Tak czy inaczej, artykuł 13 Konstytucji wprowadza de facto zakaz działania trzech grup partii i organizacji. Czyli po pierwsze chodzi o organizacje promujące określone ideologie. Czyli są to ideologie generalnie totalitarne. Druga grupa to organizacje, które wyrażają nienawiść do innych osób ze względu na ich pochodzenie. No i trzecia grupa zakazanych organizacji, którą można, że tak powiem, wyciągnąć esencję z przepisu, czy z tego artykułu Konstytucji, to są organizacje posługujące się przemocą w celu zdobycia władzy lub prowadzące pewne tajne działania. I takie ograniczenie zasady pluralizmu politycznego w żaden sposób przecież nie ogranicza ustroju demokratycznego. Wręcz przeciwnie, ma na celu jego ochronę i jak się wydaje, jest to konieczne. Ale drodzy Państwo, żyjemy w bardzo ciekawych czasach i wreszcie możecie spojrzeć na to, jak najważniejsi ludzie w państwie traktują konstytucję niczym papier toaletowy, którym można się podetrzeć. Co robią sądy, prokuratury? Oczywiście, że nic. Bo tak jak powiedziałem, drodzy Państwo, na wstępie do tego kanału, prawo jest jak płot. Czyli żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy, a bydło stoi i czeka i przynajmniej się nie rozbiega. W każdym razie, niezależnie od tej konstytucyjnej zasady gwarantującej wolność tworzenia partii politycznych, oczywiście ich działalność jest dodatkowo regulowana przez inne akty prawne, czyli chodzi tu na przykład o ustawę z 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych, czyli ta ustawa określa strukturę, zasady działania partii politycznych, ewidencję partii politycznych, ich finansowanie, a także postępowanie w sprawie zgodności z konstytucją ich celów statutowych. I w kontekście tak opisywanego właśnie konstytucyjnego ograniczenia, to szczególnie ciekawe są właśnie przypadki z ostatnich dni. No i sam rozdział ustawy opisujący postępowanie w sprawie zgodności celów partii z konstytucją. Jak wynika z tych przepisów, cele i działalność partii politycznych może badać Trybunał Konstytucyjny. W przypadku, gdy Trybunał stwierdzi, że cele i działalność partii jest niezgodna z konstytucją, sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu partii politycznej z ewidencji partii politycznych i tym samym likwiduje partię. I aż dziw bierze, że tak skrajnie jaskrawym naruszeniem prawa jeszcze Trybunał Konstytucyjny się nie zajął. Ale to pewnie ma związek ze starą zasadą: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, a teatrzyk pod publikę trwa. Drodzy Państwo, przybliżyłem dzisiaj dosyć istotne elementy związane z konstytucją. W następnym odcinku porozmawiamy o czymś równie ciekawym. Pozdrawiam, trzymajcie się i tradycyjnie do zobaczenia w przyszłym tygodniu.